Witam wszystkich ludzi dobrej woli! Siema internetu! Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. No i dzisiaj znowu, kurde, zasrana paczka. Pewnie wielu z was powie, no znowu paczka, znowu. No ale dlaczego, Sawek? Dlaczego znowu paczka? No powiedz mi, dlaczego nagrywamy paczki? Powiedz im to! Nie, powiedz im to! Nie mów zasrana paczka, to nieładnie brzmi. Ale wielu tak po... nie chciał, a my chcemy nie, paczki. Wiem, ale wielu tak pomyśli sobie. Znowu, o to mi chodzi, nie? Nawiązuję do tego, no. Co, chciałbyś oglądać u kogoś non-stop paczki? Tak. Co? Zazdrości. Zazdrości, że nie dostałem paczki. No właśnie. No. Także... Fajnie jest dostawać paczki. Powiedz... Dostawać, kupować, no bo nie bo... No tak, wszyscy muszą dostawać paczki za darmo wszystkie. No niestety nie, no przecież za część się nie... trzeba płacić, no nie? No. Ale tutaj... Z inicjatywą wyszedł oczywiście Euromasz, mój brat, Jolanta. Dobra, ale powiedz mi, dlaczego Jolanta, nagrywamy? Dlaczego? Nawet dzisiaj. Przypomnij to, co się działo dzisiaj. Tak. Jak to wyglądało? Oczywiście mieszkamy w Małopolsce, a w Małopolsce codziennie leje deszcz. Dzisiaj przeszło około... mamy 28 maja. I dzisiaj przeszła taka burza, taka nawałnica, że z domu się nie dało wyjść nawet. No. No obróć się, że pokaż wszystkim te kałuże, no świeży deszcz. Tak, trzaskało, tak widzicie, po prostu woda tu rwała, tak pomyła to wszystko, no nawet tutaj, co była trawka, to już jej nie ma, bo no, razem z tym... No to chociaż mówimy... Błociarem poleciało. Chociaż mówimy, nagramy cokolwiek, no nie? No, ale że... Dzisiaj dotarła dzisiaj do nas paczka. Paczka z Euromasza, z firmy Euromasza, z przedmorza. Oczywiście to jest paczka... Nie będę zdradzał. Właśnie. Mam nóż. A dłuż. I otworzę to nożem. Zaczekajcie jeszcze chwilę, no bo tak, dzisiaj paczka... Dzisiaj, tak jakby vlog na temat paczki, ale pewnie z was, kurczę, już jak się obróciłem, zauważyło, że... No... No, co to jest? Kabina. Kuźma kabina. Ale no, jak to no, ta 40 kuźwa kabinę mono, to znaczy, no nie bardzo, ale kabiny praktycznie te same. No. Można powiedzieć, że kabiny są te same. No i kuźwa, a nawet nie wiem, czy nie te same, nie te same. Podobne. Podobne, dość bardzo podobne, nawet nie wiem, jakiej firmy jest taka. Kurwa, jaki gnój na tym osadzie. Dobra, no i tak sobie pewnie z was pomyśli, no kuźwa. Nowy nabytek do bestii. Nowo używany. No i faktycznie. Zgadliście. Prawda, Sawek? Nie, no kurde. Robię sobie tutaj oczywiście jaja. Znajomy przyjechał, żebyśmy mu zdjęli kabinę. No i... Znajomy kuzyn. No, znajomy kuzyn. Piąta woda po kisielu. No i... poprosił nas, czy nie zdejmiemy mu kabiny. No i oczywiście zrobiliśmy to. No bo Merlo, które należy do mojego brata gospodarza, tutaj całego tej firmy, no to zrobiło, załatwiło tutaj sprawę i ściągnęło kabinkę od Ursusa C360. Nie wiem, czy to jest 60 oryginalna? Nie. 55. 55, nie? No właśnie. Chociaż... No, pewnie wielu z was by chciało, żeby bestia może miała kabinę. Ja bym nigdy nie chciał, żeby miała. Bestia nie będzie miała kabiny. Musi być ciągnik jeden z kabiną, drugi bez. Wystawimy bestię na licytację. Tak, na licytację. Kto da więcej? No, ja bym ci jeszcze sprzedał mu ciągnik. No. Brat się tutaj zabiera za otwieranie tej paczki. I tak... ale idzie. Słuchajcie, jak załatwiliśmy tą paczkę? Nie rób tam pseudo reklamy, ciekawe co tam jest. Reklama czegoś tam. Byliśmy na targach, oczywiście wielu z was nas mogło widzieć. Tam porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie, których nie robiliśmy, ale także przybić piątkę. No i też odwiedziłem ja, bo byłem, brat był trochę później, ja byłem trochę wcześniej. Odwiedziłem stoisko Euromaszu, no bo kurczę, trzeba zobaczyć, no kurde, tak mówię dziwnie, zobaczyć, nie? Zobaczyć, bo trzeba, no nie? Nie zobaczyć, tylko zobaczyć, co tam po prostu jest na tym stoisku. No i tak sobie mówię, kurczę, zapytam się o to, no kurde. Bo widzieliśmy takie same pługi, oczywiście te pługi są różne, unowocześniane. Tak, i z tym, co właśnie teraz do nas przyszło, no i tak sobie mówię, no kurde. My tego nie dostali przy pługu, ja my kupowali. Pasowałoby to właśnie załatwić, no i poszłem tam do znajomej, której już brat załatwiał sobie wcześniej. Pług. No można powiedzieć, że to teraz dobra znajoma, bo już tam odwiedzamy ją co roku na targach. Zawsze Jolka, jakaś tam... Jolka. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Jolantę.
Żeby nikt sobie tam z różnymi piosenkami nie ten... Jolka, Jolanta. Tak, ale nie robił tutaj... A co tam, masz papierek? Papierek, śrubka. O! No i właśnie tak... Nakrętka. No i śrubka, nakrętka właśnie, miałem cię poprawiać. Wyjmuj, no... No i żeś kuźwa wyjął. I żem kurde wyjął. Aj, żeś wyjął, ja wierniczę. No takiej masakry to jeszcze nie widziałem. Nie no, to teraz to jakoś, musisz szukać. Jak możecie... No nie ukrywajmy, to co dostaliśmy to jest sporo ciężkie, bo... O kurde, ale to jest ciężkie. To jest ciężkie, bardzo ciężkie. Tylko dziwi mnie, czemu nie pod kolor. Szkoda. A nie, pod kolor, bo odkładnice były czarne, ale już nie są. Liża tam jest tych wśród trochę? Czy coś zaginęło w akcji? Nie no, słuchaj, zaraz to poszukamy. Zostaw to, tam jest jedna. O, jeszcze jest jedna. Daj to, włóż to, po akcji znajdziemy to. Akcja znicz. O, no i jak możecie zauważyć, pewnie z wielu z was domyśli się, co to jest. Oczywiście to jest... Przedłużenie odkładni. Tak, przedłużenie odkładni do naszego puga grudziąckiego. Tak? To idzie? Tak idzie, no nie? Tak to idzie, bo to ma iść właśnie ziemia po tym. Ziemia, powietrze. Tak, i regulacja jest tu, no. No i właśnie zamówiliśmy sobie tutaj... Piłeś coś? No piłem wino dzisiaj, tak samo jak i ty. Dlatego mi to wyleciało z rąk? Dlatego to ci wyleciało może z rąk. A banda alkoholików. Ale cóż, gospodarka. Także mamy przedłużacze. Zawsze jak punkt będzie lepiej wyglądał. Takiej wpadki to jeszcze nigdy nie widziałem. No co zrobisz? Teraz zbiroj. Są chociaż wszystkie? Co? Nie zginęły. No. Dobra, popatrzę, pogrzebiemy w tej trawce. Trzy. Ile tego dostaliśmy? 8. 2, 4, 6, 8. Tak? To co miało być? A dziś odłożył jeszcze jedno. No tu masz tamta, no bo ja tak sobie patrzę, kuźwa, co liczyć nie umiem? Ja mówię, ja pierniczę. Także dziękujemy tam naszej teraz już znajomej Jolancie. Jolka, Jolanta. I oczywiście Euromaszowi. Tak, oczywiście to trzeba przymierzyć i spróbować założyć, weź udawaj. Tak? Zakładamy jedno? Jedno już zakładamy. Przynajmniej zawsze nam mogą powiedzieć, że może coś źle założyliśmy. Dawaj. Dwie, poproszę. No. Piękna sprawa. No teraz puch to będzie puch, kurde. No też mi się tak wydaje. No u niektórych żeśmy to widzieli. No i naprawdę fajnie to wygląda z tymi przedłużaczami. I naprawdę one też swoją robotę robią. Mimo, że odkładnice są naprawdę długie, bo są. Długie? Długie jak skór. Tak? Nie, tak musi być, no nie? Nie. Do góry. Do góry, no nie? Mi się wydaje, że bardziej do... O! Tak. Albo o, no faktycznie. Musi być. Bo tak zresztą to jest regulacja, jakoś musisz sobie to ustawić. Dawaj następne dwa. No, przecież nie będziemy tego zakładać. Dawaj, że kurde, nie pierdziel. Ale jak już chcesz. No. Yes. Jak już nagrywamy, to już nagrywamy. Zakładamy. Śmieszne vlogi. Ta, śmieszne kurdeak. Ale żebym zrobił kabaret, no nie. Niepotrzebnie, żebym namawiał się na to wino, żeś postawił. No, że cieszę się, żebym ci wino postawił chociaż. Roz w życiu. Roz w życiu, żebym ci... Gdyby było za twoje, to bym się cieszył, a to chwilę za twoje, tak wiesz. Może tego sobie nie zakładaj, bo nam zapierdzielą. Kurde, puk pod łoknem. A na drugi dzień nie ma. Chcę to mieć już. Ładnie to wygląda. No. Tak, żeby rdzewiało razem z pługiem, jak już na polu stoi, nie? Nie żeby pod kolor. Żeby już pod kolor było. By było fajnie. Nie, coś nie pasuje sobie. O. Ty teraz to sprawdzaj, bo ty tak pozakręcasz później i ci zetrze łebek, a później, o kurde, łebek zginął. O kurde, później mi to zginęło. No. Fajna sprawa, ale przypiero, zaraz będzie znowu burza. Ja a, zaraz znowu będzie burza. Znowu nas zleje. I znowu nam wszystko zaleje to, co stoi na polu. No, bo to ja to jest wina moja. No. No niestety. Ja to jeszcze dzisiaj dokręcę sobie na hamca. Tak, dzisiaj to już porobisz. Tylko żebyś to chociaż dobrze poustawił.
Prr, panie, to nie lepiej będzie dać na... A może nie trzeba będzie na podkładkach dawać. Wszystko jest idealnie, także nakrętka. Wszystko możesz? Policzyłeś? Nie. Zgubiłeś coś. A, idę ty, kurde. Manioku jeden. Masz tyle szczęścia, co? To i wszyscy, kurde. To i wszyscy. Nagubić. Ledwo dostał i już zgubił. Nie bier już. Co? Nie zakładaj. Bo? Nie ma nakrętek. O kuźwa, nie ma nakrętek. Faktiko. Ale możliwe, że wypadły podczas tego, bo... No była nadszarpnięta paczka. Bo była nadszarpnięta paczka i niestety będziemy musieli... Ciul zaglądał. No, albo po prostu się rozwaliła sama paczka, albo była rzucana kuźwa, jak to niektórzy robią. I po prostu nakrętki wyleciały, bo zauważyłem, że no były już nakrętki, jakby powiedzmy, przez tą dziurę, że wylatywały. No niestety mam już jedną. No już więcej nie będzie, jeszcze w domu mamy coś, nie? Jeszcze, ja nie wiem, czy w domu tam coś jest. No to co wypadły? No to tam będą jeszcze ze dwie czy trzy? No. Czyli no jeszcze trzeba będzie. Tak. Ty jeszcze szukaj se tu lepiej, za niedługo poznajduj. Dobra. Trzymaj to, ty niezdaro jedna chodząca. Ty kurde niezdaro jedna. Zaraz to będziesz szukał i przykręcał już se dzisiaj. Do tego szczęsnego pługa. Pługorze. Pługorze. No. Nie chce się mówić, że jeśli skręca i hamuje, ale orze. Ale orze, wystarczy, że orze, nie? No orze. No. Nie mam do niego wielkich zastrzeżeń. Co tu może mieć zastrzeżenia do pługa, który... Orze. Który orze i nic się mu nie dzieje. Wiadomo, jak ktoś powie, no najpierw niech przełożę z kurde 200, 300, 400 hektarów, no to wtedy można się wypowiadać. No ale słuchaj, to no łożę u nas tyle, ile ułożę i na razie jest git. Łożę tyle, ile może. Mimo, że ziemia jest kurde ciężko, ciężko i lekko, bo mamy zróżnicowane glewy, to nie wyciero się, nie wiadomo jakich szkód tutaj kamienie czy ziemia nie robi, bo widać, że farba jest z tego o, tana, pięknie, ale... Pięknie, to podoba mi się to. Ale kurde, materiał jeszcze nie jest wycierany. Ile to zorałem już nim? 62? 70 hektarów? Nie, no więcej, więcej już zorałem. 80. Jeszcze nic nie wymieniałem. Jeszcze ten... Wszystko jest tak oryginalnie przywieźli, tak jest. Tak. Więc, drodzy widzowie, sorki za wpadkę, no, ale brat mnie zmusił. Tak, zmusił, żeby ci położyć na pługu. Nie, to zmusiłeś mnie do alkoholizmu. A, do alkoholu, to ja żem cię ja zmusił. Ja się alkoholem brzydzę. Dupa, kurde, pijesz jak opętany. Co piję? Alkohol. Jak śmiesz? Jak śmiesz, a puszki i butelki później nie znajduję, kurde. Ja bym zabrał tego węża, a ci to przez plechy. No. No to kurde, nie wiem. Ja bym sobie mógł tu kanapę zrobić, kurde, jakieś siedzisko. Mam takiego brata, a on na wlogach po mnie jedzie. Jadę po tobie jak po krasem byku, no. Miałem to samo gadać. Kurde, człowieku, sprzątnąłbyś tego niemieckiego szrota, kurde, sprzed moich oczu. Gdzie? No tu stoi takie niemieckie, szwabskie kuźwa. Kubraka? Welger. Freska moja? A ja nie wiem, czy to jest niemiecka, chyba to jest niemiecka. Niemiecka praska. Welgery. Chyba. Nie wiem, prasa jest fajna. Doceniasz jeszcze niemiecką jakość? Mówię o prasie. Ty. Co to jest? To jest takie fajne. Powiedz. Ja pierdzie, no żeby ten... Nie uszkodziło się to, co jest w środku. No. Zajebiste. Dobra, zachowuje się trochę jak małe dziecko, ale kuźwa. Chłop nigdy nie wydorośle, zawsze będzie mały. Spokojnie, poszukasz, se znajdziesz. Nie, ale też więcej nie będzie. Jakiś ciu zarypał. To jest kurier. Kurier zarypał. Wiesz co, sam żeś se zarypał, ale chyba w łeb przy tym winie. Muszę mu były na dziadowi. Próby są wszystkie, ale się nie. No bo wyleciały, no cóż się dziwić, no może tam gdzie na samochodzie są, ale ci już nie dowiezie. Ja go złapę to. A jedna nakrętka kosztuje, daj sobie spokój, Sławek. No. Za darmo. Za darmo, przyślę ci tam. Wziął, to bym wziął. Przyślą ci firmy, ja u których części zamawiasz, za darmo ci przyślą. Mi się podoba, mi się akurat podoba. Mi się podoba, że są odkładnice takie długie i zawijane. No strasznie długie. Źleś założył, nie? Tak. Musisz taki ciul. Od czego są do... O, właśnie, nie... Czy ja może źle to założyłem, bo może ta jest dobrze założona, a te są źle założone.
No ja cię nie rozumiem. Czy tak idzie, czy tak idzie? A bo ty tyś pozakładał raz tak, raz tak. Jest głupi, a specjalnie to zrobił. Dziadu jeden. One idą, że mają... Tak. Dlaczego tak? Nie no, może nam ktoś powie, jak to powinno być założone. Jak tam z czasem? 15 minut mam. No to niech nam, że kurde powie, jak to ma być założone. Tak, czy tak? Czy tak, czy tak, bo to jest też właśnie troszeczkę. Ale moim zdaniem... Tak? Czy tak? Tym wyżłopieniem powinno być na równo powinno być, żeby ta ziemia była przez całe równo dalej odkładana. Tak? Tak, ja nie wiem. Tak moim zdaniem powinno być. Bo po to masz zrobione. Patrzcie. Po to ona jest wygięta, żeby była równo z odkładnicą. Dokładnie. No może, no nie wiem, może mi tam powiedzą. Powiedzcie się w komentarzach, ale dali mi w topę. Gdzieś sądu w topę. Jakbyś to tak pozakręcał, teraz tak pojął w pole, to były jaja. Co tylko założyłem inaczej? No, te przedłużki mają to do siebie, że mają odkładać dalej ziemię, żeby no na polu było równo jak stół. No, zobaczymy, czy się u nas to sprawdzi. Tak jest. Na rędzińce będzie równo. Tak. Chociaż widać, że... Czekaj no. Idzę, powiedzą nam, jak to założyć. Nie, faktycznie, dobrze mówisz. Dzieci, kurde, przecie wtedy to by nie służyło do niczego, jak tak w dół. Idzie specjalista, kurde. Ja jestem po szkole i o tu się trochę bardziej znam niż ty. Właśnie, właśnie. Ja jestem tylko po technikum rolniczym, a ty po mechanizatorem rolniczym. Tak, mimo że u mnie w szkole pół, kurde, to był. Jak wziąć Pawlaka, kurcze. Dupaka chyba, szpaka. Pawlaka. No, kargulka. Gdzie masz te swoje te... Jako? Pawlaczkę. Nie mam. No. Panie Pawlaczka. Panie Pawlacka. Gdzieś ty posłuchaj. Dobrze mówisz, że chyba to ma być tak. Dobrze, no, słuchaj, zobacz. Ten na dole dobrze założyłem? Dobrze założyłem. Ten na dole żeś dobrze właśnie jedno założył. Jedno, żeś pipsy chyba te na kucie. No. Tak, te na kucie spierdzieli. Dobrze, i one właśnie powinny iść w dół. Tak odkładana jest ten. Wyregulowane powinny być w dół, no bo... Ja pierdzielę. Do góry nie pasują. A na środku no też nie bardzo. Słuchaj. One muszą być w dół. Czyli ale żebym zaliczył, kurde, wpadkę. Wpadkę byś zaliczył, abyś dziecko zrobił. Nie no, przy otwieraniu paczki wpadka. Przy tym. Przy zakręcaniu wpadka. Ja cię pierdzielę, już koniec wszystkiego. Nie pijesz już, od dzisiaj nie pijesz. Wesiu. Nie pijesz, nie pijesz, cioku. Nie.